Co sprawiło, że jesteście obecni na takiej imprezie jak dzisiejsze Forum Bezpieczeństwa? Skąd wasza tu obecność? Jesteśmy firmą, która działa między innymi w obszarze bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie zgodnością są jednym z rdzennych kompetencji, które oferujemy rynkowi, w szczególności rynkowi bankowemu. Rynek bankowy nas szczególnie interesuje, ponieważ nasze rozwiązania są dedykowane do usługi, które również oferujemy, dedykowane dla rozwiązań, dla których bezpieczeństwo stanowi szczególną wartość, a banki są organizacjami zaufania publicznego, stąd powinny chronić informacje, chronić zasoby, które są im powierzane i w ten sposób, że tak powiem, współpracować ze społeczeństwem. Także odpowiedzialność społeczna banków jest wysoka. My staramy się zaadresować, pomóc bankom, doradzić, znaleźć rozwiązanie, które wspierają i pomagają zarządzać tym obszarem. Mówimy w pierwszym rzędzie o bezpieczeństwie danych. Jakich zakresów tego bezpieczeństwa to w szczególności dotyczy? To dotyczy danych, które są gromadzone w banku, które podlegają ochronie z racji obowiązującego prawa, w szczególności danych osobowych, ale także danych o produktach bankowych, o kredytach, depozytach, które przedsiębiorstwa i osoby fizyczne składają w bankach. My staramy się bankowi doradzić najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania dostępem do informacji, dostępem do danych, dostępem do systemów, a w szczególności dostępem do kont tak zwanych uprzywilejowanych, które umożliwiają użytkownikom dostęp do bardzo wrażliwych informacji, do wyciąganie danych, które mogą trafić w niepowołane ręce i narobić wielu szkód. Wbrew temu, co sugeruje określenie konta uprzywilejowane, zakres dostępu do tej informacji jest dosyć szeroki, ponieważ wynika z kompetencji w strukturze, którą chronimy, i bez tego nie można skutecznie prowadzić nie tylko scoringu, ale i swojego biznesu. Co zatem w tym zakresie oferujecie klientowi? Po pierwsze, oferujemy usługi, które pozwalają na przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa, no i w konsekwencji rozwiązania, które mogą być całościowo bądź punktowo dopasowane do rozwiązań, które istnieją w banku, ale także do jego strategii, do jego polityki, która na bieżąco jest realizowana, jak i również do wymagań zewnętrznych regulatorów, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego czy inne organizacje krajowe czy międzynarodowe, w jakiś sposób regulujące postępowanie banków i ich funkcjonowanie na rynku krajowym, jak i również na rynku europejskim. Rozumiem, że pewne reguły określa w tym zakresie chociażby rekomendacja D, ale czy końcowy użytkownik jest świadom tych niebezpieczeństw, które sam generuje, chociażby ze względu na to, że zarządza swoimi pieniędzmi za pośrednictwem smartfona? Kultura zarządzania bezpieczeństwem jest odrębnym zagadnieniem, aczkolwiek bardzo mocno związanym z zarządzaniem bezpieczeństwem dostępu do informacji. Ta świadomość jest, że tak powiem, wyzwaniem dla nas wszystkich, dla naszych klientów, dla dostawców, dla wszystkich interesariuszy tego obszaru. Bez właściwego spostrzegania tego zjawiska, właściwego podejścia, trudno tutaj stworzyć system wspierany oczywiście przez technologię informatyczną, który skutecznie, że tak powiem, będzie wspierał bezpieczeństwo banku. Informatyka jest rozwiązaniem, które automatyzuje pewne obszary, obszary zbierania danych, obszary ich przetwarzania, natomiast jej wykorzystanie jest tak dobre, jak świadomi są użytkownicy, jak są przygotowani do tego, jak są przeszkoleni, w jaki sposób mogą efektywnie wykorzystać oferowane im narzędzia. Waszym partnerem po stronie banków są z reguły osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Na ile jednak zarządy rozumieją potrzeby generowania pewnych wydatków w obszarze, którego fundament stanowi bezpieczeństwo naszych danych i dbałość o naszą tożsamość? Z tym bywa różnie.
to jest, zależy od percepcji, od świadomości zagrożenia. Są firmy, które dosyć sporo poświęcają uwagi na obszar bezpieczeństwa, na zabezpieczenie się przed różnymi niechcianymi sytuacjami, ale to jest tak jak z każdym z nas. Są osoby, które chętnie wydają na dodatkowy zamek, na dodatkowe zabezpieczenia w swoim domu, ale często robią to dopiero wtedy, kiedy to zagrożenie albo ich dotyka, albo jest, że tak powiem, blisko nich, na przykład u sąsiada. Podobnie bywa w przedsiębiorstwach, w szczególności w bankach. Oczywiście tutaj ta świadomość jest troszkę wyższa niż jeśli chodzi o średnią, powiedziałbym, krajową czy międzynarodową, ponieważ banki, tak jak wspomniałem, są instytucjami, które są podlegają regulacjom i również nadzorowi. Także ta świadomość jest budowana przez stowarzyszenia takie jak Związek Banków Polskich, jak Forum Technologii Bankowych, w których my uczestniczymy i też staramy się podpowiadać bankom, jak kluczowe dla nich zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania zgodnością czy administrowania systemami, które są w jakiś sposób wyeksponowane na zagrożenia, można ułatwić czy zautomatyzować. Ceną postępu, ceną informatycznego wsparcia core biznesu bankowego jest to, że pojawiają się coraz bardziej wysublimowane rodzaje ataków. W ostatnim czasie, że wspomnę tylko o atakach DDoS ze źródeł zewnętrznych, czy inne podmioty poza bankami, myślę chociażby o telekomach, skutecznie się włączają w proces przeciwdziałania takim zjawiskom, bo banki nie mogą być jedynymi, którzy ponoszą ciężar tej operacji. Tak, no żyjemy w świecie coraz bardziej uzależnionym od technologii informatycznej i ona coraz mocniej nas tutaj okrąża i bez tego się praktycznie nie da żyć. Praktycznie w interesie wszystkich instytucji, które działają na styku bankowości, jest to zadanie, że tak powiem, dość kluczowe, bo szkoda wyrządzona jednej z nich może, że tak powiem, skutkować w każdej kolejnej. Więc jest to nasze wspólne zadanie, zadanie dla branży, zadanie, że tak powiem, dla całej gospodarki, żeby przeciwdziałać nadużyciom i chronić nasze zasoby przed niechcianymi atakami.